Moi drodzy, przez ostatnie dwa spotkania zajmowaliśmy się Arystotelesem i zagadnieniami związanymi z polityką. Najpierw były to kwestie dotyczące ustroju najlepszego, najlepszych ustrojów, czy właściwie ustrojów tych właściwych, tych dobrych oraz tych ustrojów zepsutych. I to było też robione niejako na kanwie rodziny. To był dość ciekawy materiał, bo wiele rzeczy za jednym razem udało się jakoś powiedzieć, a ostatnim razem z kolei mówiliśmy o tym, czym jest dobro wspólne, bo to jest przecież wyróżnik ustrojów dobrych od tych ustrojów zepsutych. I to też, jak pamiętacie, jest dość skomplikowane, naprawdę wieloaspektowe i trochę podobnie będzie z dzisiejszym tematem. Dzisiaj będziemy mówili po prostu o tym, co to w praktyce oznacza dobry ustrój. Bo wiemy na razie od strony takiej, powiedzmy, idealnej, to znaczy od takiej strony, powiedzmy, zasadniczej, co to znaczy ustrój dobry czy ustrój najlepszy. Monarchia jest takim ustrojem, ale dzisiaj poznamy zagadnienie jakby jeszcze z kilku innych punktu widzenia, czy jakby w całej złożoności tego zagadnienia. Bo jest to rzeczywiście sprawa dość skomplikowana. Dlaczego jest to sprawa skomplikowana? No dlatego, że Arystoteles w zagadnieniach politycznych jest wielki, jest bardzo głęboki. Po pierwsze dlatego, że trzyma się oczywiście realiów, że rzeczywiście zwraca uwagę na materiał rzeczowy. On zanim ten traktat Polityka stworzył, przebadał on, jego uczniowie, 158 różnych polis greckich i wszystkich tych ustrojów, plus jeszcze te wszystkie systemy polityczne, które były Grekom znane, a które już poza Grecją były zrealizowane. Do tego jeszcze brał pod uwagę historię zagadnienia, to znaczy w jaki sposób te ustroje w swojej historii faktycznie funkcjonowały, a więc ogromny materiał rzeczowy, empiryczny, taki właśnie doświadczalny, ale z drugiej strony u Arystotelesa ogromnie ważne jest trzymanie się podstaw metafizycznych, trzymanie się tych zasadniczych pojęć. I tutaj jest dokładnie to samo, a więc jakiego rodzaju pojęcie będzie tutaj wykorzystywane, jakiego rodzaju złożenie wewnątrzbytowe, a mianowicie złożenie z formy i materii. Kiedy mówimy o polityce, nie tylko wobec tego liczy się forma, czyli to, co można nazwać tą polityczną ideą, a więc czy mamy do czynienia z ustrojem właśnie monarchicznym, arystokratycznym, czy z politeą, czy ewentualnie z jakimś ustrojem wadliwym, zepsutym, ale liczy się również materia, liczy się również to, komu ten system próbujemy narzucić, czy po prostu nie tyle narzucamy, tylko on faktycznie funkcjonuje w takich czy innych realiach. A więc liczy się również materia, liczy się również ten ludzki substrat, konkretni ludzie funkcjonujący w konkretnych okolicznościach, wyposażeni w taką czy inną cnotę, czy w takim, czy większym, czy mniejszym zakresie cnotliwi, bo to wszystko ma ogromne znaczenie dla ustroju. A więc dzisiaj będziemy się zajmowali kwestią, w taki pogłębiony sposób, kwestią ustroju, tego, który jest dobry, najlepszy, czy sam w sobie, czy właśnie w konkretnych jakichś realiach. A więc jest to sprawa rzeczywiście dość złożona. Najpierw jednak przypomnę to, co pisze Arystoteles tak w ogólności o ustrojach politycznych i tak w Księdze Trzeciej, w piątym rozdziale, tutaj właściwie już to wcześniej cytowałem, ale przypomnę. Więc tutaj pisze o tym, że mówimy o monarchii, tę postać jedynowładztwa, czyli monarchii, która ma na uwadze dobro ogólne, zwykliśmy nazywać królestwem. Panowanie niewielu, a więc więcej niż jednego, zwiemy arystokracją, czy to dlatego, że najlepsi władają, czy też ponieważ rządzą ku najlepszemu pożytkowi państwa i jego członków. Kiedy zaś lud rządzi ku ogólnemu pożytkowi, używamy nazwy, którą w szerszym znaczeniu określamy wszystkie ustroje politeia, to znaczy rządy obywateli.
Tak właśnie wygląda, jeśli chodzi sprawa, jeśli chodzi o te dobre ustroje. W księdze czwartej, natomiast w rozdziale drugim, Arystoteles przypomina nam właśnie o tym podziale. Pisze tak: rozróżniliśmy na początku wywodów o ustrojach trzy właściwe ustroje. Królestwo, arystokrację i politeję, a trzy ich zwyrodnienia: tyranię w stosunku do królestwa, oligarchię w stosunku do arystokracji i demokrację w stosunku do politei. Jasną jest też rzeczą, która z tych form zwyrodniałych jest najgorsza, a która drugie z kolei zajmuje miejsce. Najgorsze mianowicie musi być zwyrodnienie pierwszego, najbardziej boskiego ustroju. Królestwo, jeśli nie ma być tylko czczą nazwą, bez treści istotnej, musi się opierać na wybitnych zaletach piastującego władzę królewską. Najgorszą więc formę ustroju, najwięcej odbiegającą od tego pojęcia, przedstawia niewątpliwie tyrania. Drugie miejsce zajmuje oligarchia. Arystokracja jest bowiem bardzo odległa od tego ustroju. Najbardziej umiarkowana będzie tu demokracja. To wszystko się już właściwie pokrywa z tym, co mówiliśmy. Tutaj jednak można jeszcze tylko przypomnieć, co to jest tyrania. Tutaj z kolei w trzeciej księdze, w rozdziale piątym, o tyranii pisze Arystoteles tak. Tyrania jest, jak powiedziałem, despotycznym jedynowładztwem nad wspólnotą państwową. Oligarchia występuje, gdy władza w państwie znajduje się w rękach posiadających majątki. Demokracja przeciwnie, gdy władzę dzierżą nie ci, którzy zdobyli wielkie majątki, lecz ubodzy. I jeszcze jedna taka dość istotna uwaga odnośnie tyranii. Często tam używam określenia despotyzm, ale nie jest to jakaś wielka, powiedzmy, pomyłka czy nieścisłość tutaj. Natomiast trzeba, żeby nie wpaść właśnie w błąd, powiedzieć o tym, że owszem, despotyzm u Arystotelesa występuje jakby w dwóch kontekstach. Właśnie despotyzm w ramach władzy politycznej, to jest tyrania i to jest ten najgorszy ustrój, ale także despotyzmem nazywa on słuszną i sprawiedliwą relację pana do niewolnika. I pamiętamy, że wspólnota rodzina, na której ostatecznie opiera się społeczeństwo, która jest taką podstawą, fundamentem właśnie wspólnoty państwowej, polis, że rodzina jest tworzona, jakby wyznaczana przez te dwie relacje. Relację do niewolnika, która jest właśnie relacją despotyczną, i relację do żony. Tam mówiliśmy o tej władzy arystokratycznej, potem jeszcze z tego relacja do dzieci niejako wynika w konsekwencji. Natomiast właśnie despotyzm jest u Arystotelesa właśnie czymś więcej. Czyli można powiedzieć, że jest dobry despotyzm i zły. Zły jest zawsze właśnie w ramach władzy politycznej. Tak? Natomiast jeszcze jest władza despotyczna. To akurat jest w księdze trzeciej wyjaśnione w rozdziale drugim, że jest władza despotyczna, a rozumiemy przez nią władzę odnoszącą się do usług, których pan się po prostu domaga. Natomiast jest też władza polityczna, którą wykonuje się nad równymi sobie pochodzeniem i wolnymi. I to jest ta władza, która oczywiście może przybierać różne postaci, różne formy ustrojowe. A więc despotyzm jest niejako podwójnie jakby rozumiany, i też jest ciekawą rzeczą, że Arystoteles jakby w analogii do ludzkiego ciała mówi o despotyzmie, o władzy despotycznej, jaką człowiek posiada nad swoimi mięśniami, nad członkami ciała, to znaczy, że może ruszać ręką. Mam tutaj władzę właśnie despotyczną. Nie muszę w żaden sposób jakoś opanowywać tej ręki tak, żeby nie uwładać, ale mam władzę taką właśnie jak nad niewolnikiem. Ostatecznie niewolnik jest właśnie takim żywym narzędziem, przedłużeniem ciała swojego pana. Natomiast jeśli chodzi o na przykład właśnie uczucia, jeśli chodzi o różnego rodzaju jakieś pożądania, tutaj mamy do czynienia z władzą polityczną. Tak? Także to jakby, jeśli używamy właśnie tych określeń w analogii do władzy człowieka, duszy ludzkiej nad różnymi jakby elementami ludzkiej natury, tak to mniej więcej wygląda. Więc tutaj muszę już wychowywać, muszę już jakoś opanowywać te właśnie instynkty. Nie mam władzy despotycznej, takiej automatycznej, i to mniej więcej to samo będzie dotyczyło polityki. A więc tutaj będzie miało wiele wspólnego to właśnie z wychowywaniem, z cnotą, ale to jeszcze o tym na razie o tym nie będziemy mówili.
Natomiast jeśli chodzi o systemy polityczne, jeśli chodzi więc o system polityczny, o ustrój konkretnie, widzimy, że Arystoteles jednoznacznie stoi na stanowisku, które zostało już wyrażone wcześniej dokładnie, że monarchia jest systemem najlepszym, ale jednak nie zostawia tego zagadnienia tak po prostu, bo sprawa jest bardziej złożona. Owszem, jakby co do tej sprawy najistotniejszej, co do jakby tej, jakby, może tak jakby święty Tomasz powiedział, że samo w sobie zagadnienie wygląda właśnie w ten sposób, że monarchia jest ustrojem najlepszym, ale są też pewne argumenty przeciwko monarchii, są też pewne powody, które powodują, że monarchia jest ustrojem i właśnie w niektórych sytuacjach może być bardzo trudnym do wprowadzenia. Jakie to są powody? Jakie są argumenty, które będą przemawiały przeciwko monarchii, a za politeją chociażby, tak? Więc tutaj w księdze trzeciej argument jest następujący, podawany w punkcie czwartym i w punkcie szóstym. Więc po pierwsze Arystoteles pokazuje, że wielu mianowicie ludzi zjednoczonych, z których każdy z osobna niczym szczególnym się nie wyróżnia, może mimo to być lepszymi od tamtych. Tych lepszych. Nie jako jednostki, ale jako ogół. Tak jak lepsza może być uczta składkowa niż wydana kosztem jednego. Bo gdzie jest wielka liczba, tam każdy może posiadać pewną cząstkę cnoty i rozumu. A jeśli się razem złączą, to masa występuje jakby jeden człowiek o wielu nogach i rękach, ale i wielu zmysłach, a tym samym i wzmożonych możliwościach w zakresie obyczajów i rozumu. Dlatego też masa lepiej sądzi dzieła muzyczne i poetyckie, a mianowicie jeden ocenia trafnie ten szczegół, drugi inny, a wszyscy razem całość. Ale jednak czytając to widzimy, że mimo tego, że autorytet Arystotelesa za tym zdaniem stoi, a jeszcze jest tutaj kilka cytatów, które dokładnie czy bardzo podobnie nam to zagadnienie ukazują, bo jest jeszcze tutaj właśnie znowu Arystoteles pisze w księdze trzeciej, w 12 punkcie, jest to bowiem zupełnie możliwe, by w pewnych okolicznościach tłum był i lepszy od niewielu i bogatszy. Oczywiście nie każdy z osobna, ale jako zbiorowość. I o ile jeśli chodzi o sprawy materialne, to jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, już na marginesie jakby Arystotelesa, że sumują się rzeczy materialne, że bogactwo, pieniądze sumują się, czy siła nawet fizyczna się sumuje i że tłum będzie zawsze w tym sensie silniejszy, czy bogatszy od, czy przynajmniej zazwyczaj będzie bogatszy, czy właśnie silniejszy od jakiegoś jednego bogacza, czy siłacza, to jest rzecz jasna. O tyle w przypadku dóbr, powiedzmy, duchowych, dóbr intelektualnych, dóbr związanych z wolą, z panowaniem, z opanowaniem afektu przez rozum, to już sprawa tak oczywista nie jest, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że właśnie w tej dziedzinie jakość przede wszystkim jest dużo ważniejsza od ilości. Jest takie powiedzenie, że ilość przechodzi w jakość, ale dużo bardziej w dziedzinie dóbr materialnych niż tych dóbr duchowych. Tak? Rzeczywiście trzeba bardzo, bardzo się postarać, żeby znaleźć takie okoliczności, w których tłum będzie bardziej rozumny od tych najmądrzejszych jednostek w tłumie. Tak? To jest to niewątpliwie w niektórych sytuacjach możliwe, ale ten argument, zresztą sam Arystoteles będzie w innym punkcie będzie pisał, że ten argument przeciw monarchii jest argumentem, który jest częściowo przekonywujący, a częściowo nie jest przekonywujący, no bo właśnie wszystko zależy od tych okoliczności i przecież często się zdarzy, że dokładnie odwrotnie będzie sprawa się przedstawiała, że właśnie im więcej ludzi, tym łatwiej jest ich wszystkich oszukać, tym łatwiej jest zwieść, prawda? Że się instynkt stadny wtedy włącza, pewne mechanizmy, które nie działają, mechanizmy manipulacji, które nie będą wcale dobrze działały w przypadku małych grup ludzi, czy pojedynczych jakichś osób, ale będą właśnie skuteczne w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z jakimś ogromem ludzi, tak? I znowu tutaj w księdze trzeciej, w rozdziale 10, w punkcie 5 i 6 Arystoteles tutaj znowu ten argument porusza. Każda jednostka z osobna w porównaniu z ogółem jest pośredniejsza. Państwo składa się jednak z wielu jednostek, podobnie jak lepsza jest uczta składkowa niż wydana przez jednego, dlatego też i masa wiele rzeczy lepiej sądzi, aniżeli jakakolwiek jednostka. Większy zespół ludzi mniej jest nadto narażony na błąd.
Jak woda w większej ilości mniej jest narażona na zakażenie, tak i wielka grupa osób jest w tym względzie odporniejsza od nielicznej. Owszem, można by powiedzieć, tutaj trochę polemizując z Arystotelesem, że to jest prawda pod warunkiem, że mówimy tutaj o jakby masie ludzi, czy zespole ludzi, którzy niezależnie od siebie coś oceniają i wtedy, jeżeli jeden jest jakoś zarażony, drugi może się nie dać zarazić danym błędem. Natomiast w praktyce jest tak, że ludzie właśnie najczęściej są ze sobą powiązani różnymi relacjami i raczej im więcej, tym łatwiej ludzi jest jakoś zmylić. Z drugiej jednak strony faktem jest, że nie tylko doświadczenie, ale chociażby i sam autorytet tutaj akurat świętego Tomasza, który często odwołuje się do ratio communis, do takiego zdania właśnie powszechnego w danej dziedzinie, no wskazuje na to, że w praktyce będzie to często słuszne podejście, ale tutaj z takim pewnym założeniem, bo tu właśnie ciągle jest to wszystko na powierzchni bardzo takiej ogólnej i dużo, dużo więcej moglibyśmy powiedzieć, gdybyśmy mogli, niestety Arystoteles właśnie tego dokładnie tutaj nie rozwinął. Można by tutaj wiele przypadków przecież rozważyć, kiedy te okoliczności będą przemawiały za jednostką, a kiedy rzeczywiście grupa ludzi będzie lepiej coś mogła oceniać. Niewątpliwie, kiedy ludzie oceniają coś, co dotyczy ich bezpośrednio, co znają z własnego doświadczenia, to wtedy rzeczywiście w tym obszarze taka opinia communis jest jakoś miarodajna. Ale w momencie, kiedy ludzie oceniają coś, co znają słabo i każdy zna tylko w sposób mglisty, to wtedy to właśnie większa grupa osób raczej łatwiej daje się oszukać, podejrzewam, ostatecznie niż jest w stanie o czymś świadczyć, więc ten argument nie jest jakoś specjalnie przekonywujący, ale on tutaj się pojawia, więc go oczywiście go tutaj znowu na stronie, czy to jest znowu w księdze trzeciej, w rozdziale 11. Dziwnym też chyba mogłoby się wydać, gdyby ktoś lepiej widział dwojgiem oczu, lepiej słyszał dwojgiem uszu oraz lepsze osiągał wyniki pracy przy pomocy dwóch nóg i rąk, aniżeli wielka liczba osób przy odpowiednio wielkiej liczbie narządów i członków. Znowu, więc właśnie wiara w to, że sama liczba załatwi wiele spraw, no to oczywiście częściowo jest prawdą, pod warunkiem jednak, że odpowiednie relacje między tymi osobami będą panowały, a to nie jest wcale takie oczywiste. Więc ten argument nie jest jakoś specjalnie może przekonywujący. Drugi jednak argument przeciwko monarchii, przeciwko koncentracji władzy w rękach jakiejś drobnej grupy, bo nie chodzi tylko o monarchię, również i o arystokrację. Więc ten argument brzmi następująco, to jest księga trzecia, a rozdział szósty. Nad kim ma posiadać władzę masa wolnych obywateli, a więc ci, co ani nie są bogaci, ani też nie odznaczają się jakąkolwiek cnotą. Dać im dostęp do najwyższych urzędów nie jest rzeczą bezpieczną, gdyż wskutek braku poczucia sprawiedliwości i braku miaru w pewnych wypadkach czyniliby krzywdę, w innych popełnialiby błędy. Nie dać zaś im dostępu i wyłączyć ich budzi obawę, bo skoro znajdzie się wielu pozbawionych dostępu do godności i bezmienia, to państwo z konieczności pełne będzie nieprzyjaciół. Nie pozostaje więc nic innego, jak przyznać im udział w radzie i w sądach. Czyli jest to argument za tym, żeby szerokim rzeszom ludności, obywateli, przyznać pewne prawa polityczne właśnie po to, żeby uniknąć jakichś niepotrzebnych tarć, niepotrzebnych właśnie buntów, spraw tego rodzaju. To jest jakiś argument już powiedzmy w pełni racjonalny, wyjaśniający bardzo wiele. Ale tutaj niezwykle istotne jest u Arystotelesa to, że on rozumie bardzo istotną sprawę, a mianowicie to, że jeszcze nie załatwia wszystkiego sam ustrój, czyli właśnie w rozumieniu wyboru pomiędzy monarchią, arystokracją czy politeją, ale sprawa dotyczy też tego, mianowicie co nazywamy prawem. Otóż okazuje się, że niezwykle istotne jest właśnie prawo jako ten czynnik, który będzie normował, który będzie tworzył ustrój państwowy. I to jest wspomniane tutaj dość dużo, nawet uwagi poświęca Arystoteles temu zagadnieniu, najpierw w księdze trzeciej, w rozdziale 13. I tutaj w wyniku pewnych dość złożonych rozważań Arystoteles dochodzi do takiego wniosku. Wynika stąd jasno przede wszystkim to, że powinny rządzić prawa. I to prawa właściwie ujęte.
Władca zaś, czy to będzie jeden, czy więcej ludzi, winien rozstrzygać w tych sprawach, których prawa określić nie zdołają dokładnie, ze względu na to, że niełatwo jest rzeczą w ogólnym ujęciu wyczerpać wszystkie poszczególne wypadki. Jakie to winny być te właściwie ujęte prawa, bynajmniej nie jest jasne. Przeciwnie, pozostaje jeszcze ciągle wskazana wcześniej trudność. Trudność wynikająca z tego, że oczywiście pomijając już właśnie te trudności jakby związane z określeniem tych praw, to jeszcze trzeba uwzględnić to, że dla każdego ustroju takie prawa będą nieco inne. Tu sam też Arystoteles pisze, jasne jest, że prawa winny być dostosowane do ustroju. Jeśli zaś tak, to oczywistą jest rzeczą, że prawa dostosowane do właściwego ustroju będą z konieczności sprawiedliwe, a przystosowane do zwyrodniałego ustroju niesprawiedliwe. Odnośnie jeszcze rządów prawa, to jeszcze nie wszystko. Arystoteles jeszcze tutaj więcej pisze, mianowicie zauważa odnośnie władzy królewskiej też, że właśnie powinny istnieć owe ogólne postanowienia dla władających. Wyżej przecież stoi to, co nie wykazuje pierwiastka uczuciowego od tego, co z nim jest ściśle złączone. Otóż prawo go nie posiada, a natomiast każda dusza ludzka jest z nim z konieczności zespolona. Czyli zdaniem Arystotelesa wyższość prawa bierze się właśnie stąd, że jest ono ponad uczuciowością, że jest ona ponad afektami. To samo jest jeszcze w Księdze Trzeciej, w rozdziale 11. Tutaj bardzo wiele jest takich istotnych zdań dotyczących interesującego nas zagadnienia. Tutaj w punkcie 4 Arystoteles pisze: jeśli wszakże ktoś zauważy, że prawo nie zawsze jest w stanie dać ścisłe postanowienie, to odpowiadamy, że w takich razach i człowiek rozeznać się nie zdoła. Prawo daje jednak potrzebne wyszkolenie i pozwala rządzącym rozstrzygać wedle najlepszej wiedzy i odpowiednie czynić zarządzenia. Pozwala ponadto na poprawki, gdziekolwiek na podstawie doświadczenia inne jakieś postanowienie wyda się lepsze od istniejących. Kto więc domaga się, by prawo władało, zdaje się domagać, by władał tylko Bóg i rozum. Kto zaś człowiekowi rządy przyznaje, przydaje mu nadto i zwierzę. Bo pożądliwość ma coś zwierzęcego. Namiętność zaś nawet ludzi najlepszych między rządzącymi sprowadza z właściwej drogi. Toteż prawo jest czystym, wyzbytym rządzy rozumem. A więc widać, że istotne jest w ustroju politycznym to, żeby było ono oparte właśnie na prawie. I tutaj jeszcze Arystoteles zauważa dalej w 6 punkcie. Od praw pisanych ważniejsze są nadto i ważniejszych dotyczą rzeczy prawa zwyczajowe. Toteż jeśli nawet na człowieka jako władcę bezpieczniej zdać by się można niż na prawo pisane, to jednak inaczej rzecz się przedstawia, gdy chodzi o prawa zwyczajowe. A więc okazuje się, że najważniejszą rzeczą jest właśnie prawo, tak, żeby system polityczny był oparty na prawie, również prawie zwyczajowym. A odnośnie samego królestwa, samej monarchii, to tutaj Arystoteles bardzo dokładnie, skoro jest to najlepszy ustrój sam w sobie, to w takim razie Arystoteles bardzo dokładnie będzie pokazywał nam, jakie są rodzaje monarchii i po prostu obserwuje te ustroje, które są faktycznie realizowane w jego czasach, począwszy od ustroju, w którym władza króla jest najbardziej ograniczona, gdzie jest on tylko i wyłącznie jakimś takim wojskowym dowódcą, to akurat zostało to zrealizowane w Sparcie. I tutaj pisze w trzeciej księdze, w rozdziale 9, omawia te różne rodzaje królestwa, więc najpierw w Sparcie, gdzie królestwo, jak się wydaje, najwięcej ze wszystkich oparte jest na prawnej podstawie. Król nie posiada władzy nad wszystkim, lecz tylko ma naczelne dowództwo na wojnie, gdy poza kraj wyrusza. Poza tym królowi jeszcze powierza się czynności związane z kultem bogów. To jest bardzo ciekawe, bo o tym dzisiaj często zapominamy, że królom wtedy również przypisywany był tytuł takiego właśnie najwyższego kapłana. I oczywiście w chrześcijaństwie jest to zupełnie już anachroniczne. Kapłaństwo jest czymś zresztą wyższym, jak święty Tomasz będzie pięknie pisał w dziele o władzy, który kiedyś z Bożą pomocą, kiedyś będę miał tutaj możliwość przedstawić. Zobaczymy wtedy, jak ta nauka Arystotelesa się jakby przedłuża i jak się pogłębia u doktora Anielskiego i co pisze wtedy o kapłanach, bo to są piękne rzeczy zresztą.
Poza królestwem spartańskim jest jeszcze monarchia u ludów barbarzyńskich. To jest inna postać jedynowładztwa, jaką przedstawiają królestwa ludów barbarzyńskich. Wszystkie one mają władzę podobną do tyranii, ale opartą na prawie i tradycji. A więc tutaj władza jest nieco większa, oparta jest na prawie i tradycji. Ponieważ barbarzyńcy są z natury swojej więcej niewolniczego usposobienia niż Grecy, więc znoszą władzę despotyczną, nie objawiając niezadowolenia. Z takiego zatem powodu mają te królestwa charakter tyranii. Wykazują jednak trwałość, ponieważ oparte są na tradycji i prawie. To, że prawo jest ważne, to już wiemy, ale też i tradycja jest czynnikiem oczywiście bardzo, bardzo jakoś właśnie nadającym trwałość. Potem trzeci rodzaj, pisze Arystoteles, że istniał u dawnych Greków, jest to tyrania pochodząca z wyboru, która różni się od królestwa u barbarzyńców nie brakiem prawnej podstawy, lecz tylko brakiem oparcia w tradycji. Czyli coś, co moglibyśmy nazwać dyktaturą właściwie, gdzie władca jest z wyboru, jest to przez prawo jakoś regulowane, ale z drugiej strony nie jest jego panowanie jakoś w tradycji nie jest w żaden sposób jakoś ujęte. Piastowali tę władzę jedni dożywotnio, drudzy do pewnego określonego czasu lub dla załatwienia pewnych określonych zadań. No to tak właśnie w dyktaturze jest. Tak na przykład obywatele Mityleny wybrali niegdyś Pitakosa dla obrony przed wygnańcami, którymi dowodzili Antymenides i poeta Alkaios. Tutaj w ogóle dużo jest takich stawek właśnie bardzo konkretnych, pokazujących to, że autor tego traktatu bardzo dużo uwagi poświęcił tym konkretnym wydarzeniom i starał się je wszystko jakoś włożyć właśnie w ramy tej refleksji. Czwarty rodzaj jedynowładztwa królewskiego stanowi królestwo czasów bohaterskich, opierające się na zgodzie rządzonych i prawnej podstawie dziedzictwa, ponieważ mianowicie władcy ci byli pierwszymi dobrodziejami ludu w dziełach pokoju czy wojnie, lub też dlatego, że zgromadzili mieszkańców, czy też, że ziemię im nadali, zostali królami za ich zgodą i godność tę zostawili w spadku następcom. Ich władza zaś obejmowała dowództwo na wojnie i składanie ofiary, a na to sądzili spory. Tak właśnie wygląda w tym czwartym, no to trochę przypomina monarchie średniowieczne. I tu jest jeszcze piąty rodzaj, który nazywa pełnym królestwem. Piąty rodzaj królestwa w rozdziale 10 księgi trzeciej opisane. Jest jeszcze piąty rodzaj, który występuje, gdy jeden człowiek włada wszystkim tak, jak to czyni lud każdy i każde miasto, gdy kieruje wspólnymi sprawami. Jest ono zorganizowane na kształt gospodarstwa domowego, bo jak gospodarstwo domowe jest pewnego rodzaju królestwem domowym, tak i to królestwo państwowe jest niejako władaniem pana domu nad jednym miastem lub ludem, czy też i większą ich liczbą. Właściwie są zatem dwa zaledwie rodzaje królestwa, podsumowuje Arystoteles, nad którymi musimy się zastanowić. Ten ostatni, czyli ten największy, i lakoński, bo inne, czyli spartański, inne mieszczą się przeważnie pośrodku między tymi. Mają mianowicie mniejszą władzę niż pełne królestwo, a większą niż królestwo lakońskie, czyli właśnie wsparcie. Tak mniej więcej wygląda to zagadnienie. I tutaj Arystoteles zauważa, że od strony praktycznej, że monarchia jest systemem, który wymaga ze strony władcy przede wszystkim cnoty. Bo tak jak ustrój musi być oparty na prawie przede wszystkim, no i oczywiście jeszcze ta właściwa forma samego ustroju, najlepsza jest oczywiście monarchia, ale i tamte też są i pozostałe dwa systemy są ciągle przecież dobrymi, tylko mniej. Tak jednak bardzo istotną sprawą jest cnota. Cnota wcale nie tylko samego władcy, również cnota obywateli. A więc tutaj dochodzimy powoli do jakości tego materiału, tej materii, w której musi być forma niejako wybita. Tak? Że nie chodzi tutaj w sprawach politycznych tylko i wyłącznie o sam ustrój, już pomijając kwestie zasadnicze, czy różnego rodzaju okoliczności takie, czy inne zalety, czy wady ustroju politycznego, ale też wszystko zależy od tego właśnie w jakich warunkach, nad jakimi ludźmi ma panować władca w ramach takiego czy innego ustroju. Liczy się przede wszystkim więc cnota. To jest ten najważniejszy czynnik. I kiedy mówi o
w księdze trzeciej o warunkach takich ogólnych zaistnienia dobrego państwa. Mówi o tym, że kiedy chodzi o istnienie państwa, to wszystkie te czynniki lub niektóre z nich mogą być słuszne, jak się zdaje, współzawodniczyć ze sobą pierwszeństwo. Na to jednak, by życie się kształtowało w sposób doskonały, najzupełniej słusznie pierwszeństwo we współzawodnictwie posiadać będzie wykształcenie i cnota. Wykształcenie i cnota. Cnota jest tym właśnie czynnikiem, który rzeczywiście bardzo wszystko ułatwia, czy wręcz można powiedzieć nawet jakoś umożliwia. Bez cnoty, i to zarówno cnoty władców czy władcy, ale także i cnoty tych, którzy mają władzy podlegać, bo to przecież też ich dotyczy to zagadnienie, a więc cnota również tych, którymi trzeba rządzić. To jest zresztą czynnik, można powiedzieć, właśnie jeden z najważniejszych. I tutaj Arystoteles będzie podkreślał, że no właśnie, pomijając już te kwestie dotyczące samej teorii, to znaczy, który ustrój jest najlepszy teoretycznie, to jeszcze musimy teraz uwzględnić właśnie te kwestie praktyczne. I tutaj w trzeciej księdze w rozdziale 11 Arystoteles zauważa w punkcie 11: przede wszystkim trzeba określić, jaki to rodzaj ludzi. Nastawiony jest na rządy królewskie, jak i na rządy arystokratyczne, a jak i na rządy wolnościowe w ramach ustroju zwanego politeją. Otóż do słuchania rządów królewskich nadaje się taki lud, który z natury swej znosi ród górujący sprawnością w kierowaniu państwem. Czyli musi być taki lud, który będzie chętnie słuchał. Tak? Jeżeli takiego ludu nie mamy, jeżeli społeczeństwo, którym chcemy zaprowadzić jakiś ustrój, jest raczej społeczeństwem, powiedzmy, właśnie nieskorym do słuchania, no wówczas lepiej sobie nawet w ogóle nie zawracać głowy prowadzeniem takiego ustroju. A więc do słuchania rządów królewskich nadaje się lud, który z natury swej znosi ród górujący sprawnością w kierowaniu państwem. Do słuchania rządów arystokratycznych lud, który potrafi poddać się władzy przywódców powołanych dzięki swym zaletom do rządu w państwie. Jeżeli ludzie są pyszni, to wtedy nie chcą uznać przewagi cnoty, tak? Bo cnotę jest bardzo trudno zauważyć, jeżeli ktoś nie jest człowiekiem zbyt pokornym. Bo przewagę majątku, przewagę siły można jeszcze jakoś zobaczyć, tak? No, przewagi cnoty nie tak łatwo. To jest takie powiedzenie, że każdy jest dumny swojego intelektu, ale jeśli chodzi o grubość portfela, to już taki dumny nie jest, prawda? Natomiast ze swojego intelektu jest każdy zadowolony właściwie. Trzeba mieć dużo pokory, żeby się właśnie nadawać do takiego ustroju arystokratycznego. Do rządów zaś wolnościowych lud wojowniczy, zdolny do posłuchu i rządzenia według prawa rozdzielającego zamożnym godności odpowiednio do zasługi. No i to jest zresztą ta politeja właśnie, to jest nic innego jak rządy pewnej takiej dość znacznej grupy wojowników. Najczęściej właśnie politeja, tak Arystoteles to przedstawia, dokładnie tak samo będzie pisał święty Tomasz, i zobaczmy, że demokracja szlachecka, która w Polsce, w dawnej Polsce istniała, to jest nic innego jak politeja, to jest właśnie władza wojowników, znacznej grupy społecznej, właśnie umiłującej wolność, tak jak tutaj jest napisane, to jest właśnie taki lud, tak wolnościowy, właśnie do rządów zaś wolnościowych, tak, lud wojowniczy. To jest właśnie dokładnie to. Także widać, że tutaj zupełnie się to zgadza, co Arystoteles pisał. Kiedy się więc tak zdarzy, że się z masy wyłoni, czy to ród cały, czy też pewna jednostka tak dalece wyróżniająca się cnotą, że ta górować będzie nad cnotą wszystkich innych, to słuszną będzie rzeczą, aby ród ten objął władzę królewską i panował nad wszystkimi, a owa jednostka była królem. Czyli nie dość, że musi ten lud być taki dość skory do tego, żeby słuchać, to jeszcze teraz musi być ktoś, taka jednostka wybitna, która faktycznie tą przewagę posiada. Tutaj jeszcze tylko zwróćmy uwagę, że w tych starożytnych realiach i realiach po prostu też Arystotelesa, może nie tyle starożytnych, tylko realiach Arystotelesa, tych greckich polis, to nie były zbyt duże organizmy polityczne i paradoksalnie właśnie wtedy łatwiej jest znaleźć, wyłuskać taką jednostkę obdarzoną faktycznie jakąś cnotą. Tak? W takich ogromnych państwach, organizmach jest to dużo trudniejsze, bo ludzie
się nie znają. To są po prostu takie maleńkie państwa miasta w wielkości tam powiedzmy jakiegoś miasta powiatowego, no, gdzie jest taka jednostka wybitna, faktycznie obdarzona charyzmą, obdarzona zdolnością wymowy, a przede wszystkim właśnie roztropnością, sprawiedliwością. To są te dwie cnoty, które sam Arystoteles zresztą przy okazji pisze. Cnotą święty Tomasz dokładnie to samo. To są cnoty dobrego przywódcy. Roztropność, sprawiedliwość. A więc ktoś taki może być łatwo zauważony, może być łatwo mu władza faktycznie oddana. Więc tutaj jeszcze Arystoteles zauważa, to jest dość tak zadziwiające, jeśli się jednak to tak spojrzę z naszej perspektywy, to pisze tak, bo przecież nie godzi się zabijać takiego człowieka, mowa o tym wybitnym, ani na wygnanie skazywać, ani usuwać wyrokiem sądu skorupkowego, ani też wymagać, aby częściowo władał, to znowu był podwładnym. Bo pisze to oczywiście w kontekście tego, jak wyglądała demokracja ateńska, która wypracowała pewną praktykę pozbywania się jednostek właśnie problematycznych, ale też niestety właśnie zbyt wybitnych. Poprzez ostracyzm, poprzez sąd skorupkowy, który polegał na tym, że taką jednostkę jakoś niepasującą, zarówno w wymiarze negatywnym, jak też często i w pozytywnym, skazywano na po prostu na wydalenie, przynajmniej w sensie politycznym, tak? Po prostu na, ale też i często w takim dosłownym. I też jest bardzo ciekawą rzeczą, tu Arystoteles to pisze w księdze trzeciej, w rozdziale 8. To też państwa ustroju demokratycznym zaprowadziły urządzenie sądu skorupkowego, ostracyzm. Właśnie z tego powodu przestrzegają one bowiem zasadę równości najwięcej ze wszystkich. Tak dalece, że tych, co się wydają górować potęgą dzięki bogactwu czy popularności, czy też dzięki jakiemuś innemu czynnikowi stanowiącemu o sile politycznej, poddawali pod sąd skorupkowy i usuwali z państwa na pewien czas. I tutaj jest taka ciekawa, pouczająca historia. Powiadają mianowicie, że niejaki Periander wcale się nie odezwał do posłańca skierowanego doń poradę, a tylko do równa ścinał na polu wystające kłosy. Stąd, choć posłaniec nie zdawał sobie sprawy z przyczyny tego zachowania, a tylko doniósł, co zaszło, Trazybulos zrozumiał, że trzeba usunąć wybitnych mężów. Bo jest to korzystne nie tylko dla tyranii i nie tylko tyranii to robią, ale podobnie ma się rzeczy również w oligarchiach i demokracjach. Ostracyzm bowiem ma tu wszędzie to samo do pewnego stopnia znaczenie przez to, że łamie przemożne stanowisko ludzi wybitnych i usuwa ich na wygnanie. Ale dobrze wiemy, że tyrania, oligarchia, demokracja to są ustroje złe, ale z ciekawą rzeczą, to właśnie taką dość zadziwiającą, że Arystoteles też potrafi na to spojrzeć w nieco szerszym kontekście i pisze w ten sposób, dalej w punkcie 5. Jest to zagadnienie dotyczące wszystkich form ustroju, nawet i właściwych. Zwyrodniałe stosują takie środki, mając na uwadze korzyść wyłącznie warstwy panującej. Niemniej jednak i tam, gdzie się ma na względzie dobro ogółu, postępuje się w ten sam sposób. Widać to na przykładzie również innych sztuk i umiejętności. Mianowicie, żaden malarz nie zgodziłby się na to, by jakaś postać na obrazie miała nogę nieproporcjonalnie dużą, choćby ta wyróżniała się pięknością, ani też budowniczy okrętu nie pozwoliłby na to, by rufa czy też jakaś inna część okrętu była nieproporcjonalna. Podobnie kierownik chóru nie dopuści do zespołu śpiewaka o głosie silnym i piękniejszym od całego chóru. Czyli to jest praktyczna realizacja zasady, że dobro ogółu jest czymś ważniejszym od dobra jednostki. I tutaj nie chodzi wcale o ustrój zepsuty, tutaj nie chodzi o dobro samych tych rządzących, o tyranów czy tam jakichś innych jednostek, które chcą się pozbyć konkurencji, ale właśnie chodzi o to, że ktoś nawet jakiś, raczej nie tyle cnotliwy, bo cnotliwym da się zawsze dogadać, nawet jeżeli jest jakoś pod wieloma względami trudny, to zawsze da się jakiś modus vivendi wypracować, ale chodzi o człowieka na przykład właśnie bogatego, jakoś potężnego, wpływowego, który może być zagrożeniem dla porządku ogólnego, chociaż sam w sobie nie jest jakoś bardzo zły, tylko jakoś no, nie bardzo pasuje. Tak? To nie jest to proste i można łatwo tutaj wypaczenie oczywiście, ale widzimy, że da się to jakoś uzasadnić. Pomysł ostracyzmu jako środka przeciw temu, co zgodnie zostało uznane za nazbyt się wyróżniające, ma zatem pewne polityczne uzasadnienie. Oczywiście lepiej jest, by prawodawca od razu w taki sposób urządził ustrój, żeby nie było potrzeba takiego lekarstwa. Tak? Czyli to jest trochę jak amputacja. Lekarstwo, które ma uchronić dobro wspólne, mimo tego, że no, to jest pewien koszt oczywiście.
Tutaj jeszcze w punkcie 7. Jednakże w najlepszym ustroju państwowym dużą trudność przedstawia zagadnienie, co czynić należy, jeśli się okaże, że ktoś wyróżnia się nie zewnętrznymi zaletami, jak wpływ potężny, bogactwo i popularność, lecz cnotą. Przecież chyba nie powie się, że takiego człowieka należy wypędzić i usunąć z państwa. Ale też i niepodobna panować nad takim, bo to byłoby tak, jak gdyby ktoś chciał przy podziale władzy nad Zeusem panować. Nie pozostaje zatem nic innego, jak to, co zdaje się leżeć w naturze rzeczy, by wszyscy chętnie takiego słuchali, tak, iż ludzie tacy byliby dożywotnymi królami w swych państwach. Tak? Jeżeli ktoś zostaje... Czyli to jakby widzimy też pewną praktyczną taką wskazówkę, jak do monarchii doprowadzić w sytuacji, kiedy jakby dynastii już nie ma, takich dziedzicznych, albo są one jakoś gdzieś tam zmarginalizowane. No właśnie trzeba rozpoznać takiego człowieka, który dysponuje taką wyróżniającą się cnotą, tak? Że jakby króla można również właśnie w ten sposób odnaleźć, tego, który ma panować, właśnie odnaleźć jako tego, który jest pełen cnoty, pełen mądrości, który góruje nad innymi. To jest taka wskazówka, powiedzmy, praktyczna. Tak więc wygląda sprawa, jeśli chodzi o monarchię. Jak w takim razie wygląda sprawa, jeśli chodzi o pozostałe ustroje, które też są ustrojami właściwymi. A więc jak wygląda sprawa chociażby z arystokracją. Otóż tutaj już w księdze czwartej, w 5 rozdziale, Arystoteles przypomina, że arystokracją słusznie tedy nazywa się ta forma ustroju, który mówiłem w poprzednich wywodach, a więc, że jest to ten ustrój, jeden z tych dobrych, bo jedynie ustrój i oparty oczywiście na władzy najlepszych, jedynie ustrój, który oddaje rządy ludziom bezwzględnie najlepszym, pod względem moralnym, a nie dobrym, tylko pod pewnym względem, zasługuje sprawiedliwie na miano arystokracji. Czyli to jest taki system, który oddaje rządy ludziom bezwzględnie najlepszym pod względem moralnym. Jest to rzeczywiście władza tych cnotliwych i w ten sposób jest to nieco podobny system właśnie do monarchii. Tak też Arystoteles często będzie traktował jakby zbiorczo arystokrację i monarchię, bo arystokracja jest trochę taką rozwodnioną monarchią i podobna jest zasada, że wybiera się tego cnotliwego. Taki król jest przede wszystkim tym właśnie cnotliwym. Tak i władza w arystokracji to jest władza cnotliwych, wykształconych. Tylko w niej dobry człowiek i dobry obywatel, to jest bardzo ciekawe, że tylko w arystokracji, również w monarchii, która jest jakby taką szczególną postacią wobec tego arystokracji. Więc pisze Arystoteles, że tylko w arystokracji dobry człowiek i dobry obywatel to po prostu to samo. Podczas gdy w innych ustrojach ci, którzy za dobrych uchodzą, są nim tylko w stosunku do swej formy ustrojowej, a więc tylko w sensie jakimś względem. Tak, są dobrzy, bo jakby nie przeszkadzają państwu. Zresztą Arystoteles będzie dokładnie to, można u świętego Tomasza też spotkać. Święty Tomasz, jak się potem okaże, jak zobaczymy, pisze wyraźnie, że tyrani właśnie najbardziej nie znoszą cnotliwych, tak? Właśnie ich, czy jakby z perspektywy systemu właśnie będą jakiś tyrani, takiego despotyzmu politycznego, właśnie cnotliwi są jakby najgorszymi, najmniej cnotliwymi, tak? Więc jakby tam największe jest wypaczenie, największe jakby zmiana tego rozumienia, co to znaczy cnota. Prawda? Istota arystokracji, dalej w 6 rozdziale Księgi Czwartej Arystoteles pisze, istota arystokracji zdaje się leżeć w tym przede wszystkim, że się godności wedle cnoty rozdziela, bo cechą znamienną arystokracji jest cnota, oligarchii bogactwo, a demokracji wolność. Tak mniej więcej sprawa się przedstawia. A więc chodzi po prostu o władzę ludzi cnotliwych. I teraz jeszcze sprawą jest bardzo ciekawą, że Arystoteles jakby przez pewną taką analogię do etyki, do cnoty. Cnota, jak wiemy, jest pewnym środkiem pomiędzy skrajnościami, a jednocześnie ten środek jest właśnie jest szczytem, jest wierzchołkiem. Cnota jest czymś bardzo trudnym wobec tego. Otóż będzie właśnie przy okazji omawiania tych cech społecznych, tak, czyli cech jakby tego materiału, w którym ta forma polityczna ma być jakoś zawarta, ma być jakoś odbita, zwraca uwagę bardzo, bardzo taką dużą uwagę zwraca na to, na stan średni, na tych, którzy nie są ani bogatymi, ani nie są biednymi. I tak pisze w 4 księdze, w rozdziale 9, tu w znacznej mierze ten rozdział jest poświęcony temu zagadnieniu. Pisze tak.
Te same wytyczne muszą rozstrzygać o dobroci czy niedomaganiu państwa względnie ustroju, bo ustrój jest niejako życiem państwa. Otóż we wszystkich państwach są trzy grupy obywateli. Bardzo bogaci, bardzo ubodzy i trzecia klasa pośrednia między nimi. Skoro więc panuje ugoda co do tego, że umiarkowanie i środek są najlepsze, to oczywiście i w zakresie posiadania będzie średnia własność bezwzględnie ze wszystkich najlepsza. Ludzie z tej grupy najłatwiej bowiem dają się powodować rozumowi. Podczas gdy człowiekowi nadmiernie pięknemu lub nadmiernie silnemu, czy też człowiekowi ze szczególnie znakomitego rodu lub nadmiernie bogatemu, albo też przeciwnie, nadmiernie ubogiemu, nadmiernie słabemu, czy wreszcie człowiekowi szczególnie pogardzanemu, ciężko przychodzi iść za głosem rozumu. Bo pierwsi popadają zbyt łatwo w pychę i przewrotność na wielką miarę. Drudzy okazują się zbyt przewrotnymi i złoczyńcami w drobnych rzeczach. A przecież wszystkie nieprawości wynikają z pychy albo z przewrotności. Ponadto ludzie tacy najgorzej się zachowują tak, gdy się od pełnienia urzędów uchylają, jak i gdy zbyt gorąco nie zabiegają, co równie jest dla państwa szkodliwe. Poza tym ci, co opływają w nadmiar darów losu, siłę, bogactwo, przyjaciół i tym podobne, ani nie chcą, ani nie umieją słuchać. A nastrajają się do tego zaraz od dziecka w domu rodzicielskim, bo zepsuci przez zbytek nawet w szkole nie umieją przywyknąć do posłuszeństwa. Przeciwnie, znów ci, którzy wzrośli w zupełnym braku dóbr takich, wykazują nazbyt służalczą uległość. To też jedni nie umieją władać, lecz tylko w służalczy sposób słuchać, drudzy nie umieją ulegać żadnej władzy, a rządzić potrafią tylko w sposób despotyczny. Powstaje więc państwo nie ludzi wolnych, ale niewolników i despotów, z których jedni są przepełnieni zawiścią, a drudzy pogardą. Jest to bardzo dalekie od przyjaźni i poczucia wspólnoty państwowej. Tu zobaczmy, że Arystoteles, to co ostatnio też wyszło, że właśnie pisze o relacjach w państwie opartych na przyjaźni, która jest przecież przyjaźnią, bo z nieprzyjaciółmi nawet drogi nie chce się dzielić. Państwo zaś chce posiadać możliwie równych i podobnych obywateli, a postulatowi temu najwięcej odpowiada stan średni. To też najlepszy ustrój ma z konieczności to państwo, które taki właśnie skład wykazuje. Czyli jakby to jest doskonałość od strony materii, już nie od strony formy, nie od strony tego ustroju właśnie w sensie, czy to monarchia, czy to arystokracja, nie od, czy prawa takie, czy inne, ale od strony samej materii, jakby podatności. To trochę tak jak w przypadku rzeźbienia, prawda? Że jakby istotne jest nie tylko to, jaką figurę jakąś geometryczną, czy jakiś kształt, jakąś postać mamy wyrzeźbić, ale liczy się także, z jakiego rodzaju materią pracujemy. Im doskonalsza materia, tym może bardziej fikuśna być ta rzeźba, może być jakaś bardziej wymyślna, mogło być jakiś orzeł w locie, no nie da się tak orła w locie wyrzeźbić, na przykład w plastelinie, bo mu skrzydła zaraz opadną i to nie będzie dobrze wyglądało, ale już w marmurze się da i to jest właśnie kwestia tego materiału jakby ludzkiego, prawda? Czym on, jakimi właściwościami się charakteryzuje. Jasną więc jest rzeczą, że również i wspólnota państwowa, która na średnim stanie się opiera, jest najlepsza. I że takie państwa mogą posiadać dobry ustrój, w których istnieje liczny stan średni, silniejszy bezwzględnie od obu pozostałych lub jeśli nie, to chociaż od jednego z nich. Bo na którąkolwiek stronę się skłoni, przechyla szalę i nie dopuszcza do wytworzenia przewagi jednej czy drugiej skrajności. Czyli chodzi albo bogatych, albo biednych. To też największym szczęściem jest, jeśli obywatele danego państwa mają średni, a wystarczający majątek, ponieważ tam, gdzie jedni bardzo wiele posiadają, a drudzy nic, przychodzi do władzy w następstwie obu tych skrajności albo skrajna demokracja, albo najczystsza oligarchia, albo i tyrania. Tyrania bowiem wyłania się zarówno z niepohamowanej demokracji, jak i oligarchii. O wiele rzadziej natomiast zdarza się ona tam, gdzie włada stan średni i ludzie bliscy sobie społecznie. Okazuje się więc, że państwo na średnim stanie oparte jest najlepsze, bo też takie jedynie wolne jest od wstrząśnień wewnętrznych. Gdzie bowiem stan średni jest liczny, tam najpierw najmniej powstają bunty i rozłamy między obywatelami. Gdzie stanu średniego zabraknie i ubodzy dzięki swej liczbie wezmą górę, następuje rozstrój, który szybko za sobą zgubę pociąga. Za wymowny dowód słuszności tego poglądu musi się uznać fakt, że także i najlepsi prawodawcy wyszli ze stanu średniego. I tutaj też Arystoteles znowu pewne fakty historyczne podaje, nie jest już dla nas takie interesujące, ale widzimy, że jest to faktycznie bardzo ważny punkt, że właśnie tutaj Arystoteles bardzo wiele, jak widzimy, na ten temat kładzie tutaj uwagi naszą, znaczy uwagę naszą zwraca i kładzie na to nacisk, na sprawę dotyczącą
dotyczącą tego, z czego państwo się składa, no ale oczywiście nie zawsze ma się do czynienia z takim czy innym. Wiadomo, że czasem jest tak, że no, nie wybiera się po prostu materiału, nie wybiera się ludzi, którymi chce się rządzić. Tak właściwie to najczęściej jest, jeśli nie właściwie zawsze. A więc tutaj jeszcze jest w piątej księdze takie coraz bardziej szczegółowe kwestie. Nie będziemy oczywiście ich tutaj dokładnie omawiać, ale jeden taki wyjątek dotyczący właśnie trwałości ustroju i psucia ustrojów. I tutaj właśnie jeśli chodzi o tą politeję, właściwie to już te dywagacje o stanie średnim nam w dużej mierze jakby wyjaśniają, o co chodzi. Mianowicie politeja, jeśli jest właściwie od strony jakby samego takiego jakby tej strony materialnej, jest jakimś połączeniem oligarchii i demokracji, to znaczy jest władzą jakby ludzi bogatych i biednych, jakby tak pomieszanych, więc politeja w praktyce no właśnie najlepiej, żeby się opierała na tym stanie średnim. I znowu możemy tutaj dokonać pewnego nawiązania do historii naszego własnego kraju i narodu, bo właśnie czymś takim była demokracja szlachecka. To była władza właśnie sprawowana przez tych średniaków, przez stan właśnie taki średni, prawda? To jest dokładnie to. Potem się to wyrodziło w jakąś oligarchię, ale jeszcze tam w wieku XVI to było właśnie coś takiego mniej więcej. I tutaj w księdze 5, w 6 rozdziale Arystoteles pisze o tym, że głównie zarówno politeja, jak i arystokracja ulegają rozkładowi skutkiem naruszenia w samym ustroju zasady sprawiedliwości. Wszystko ostatecznie się do tego sprowadza. Źródło zła leży w tym mianowicie, że w politei demokracja i oligarchia, a w arystokracji oba te czynniki i cnota, ale głównie te dwa pierwsze, nie są odpowiednio zmieszane. A więc właśnie dochodzi do jakiegoś rozprzężenia, dochodzi do utraty tej równowagi. Albo idzie, tak jak właśnie w przypadku historii polskiej, w kierunku oligarchii, ale może też i w kierunku demokracji, czyli władzy ubogich, albo właśnie coś, co tak jak kiedyś mówiłem, właściwie dzisiaj obecnie na świecie jest bardzo rozpowszechnione, a więc no właśnie jakby rozpada się rzeczywistość polityczna na to, co jest rzeczywiste i to, co funkcjonuje tylko jakby w przestrzeni takiego medialnego przekazu, tak? Że faktycznie mamy do czynienia z oligarchią, a rzekomo jest to władza jakaś demokratyczna. Jakiś tam element pewnie jest, ale nie tak znowu dużo w sytuacji, kiedy media kontrolują bardzo, bardzo wiele, prawda? Więc te dwa czynniki, to jest, jak powiadam, ludowy i oligarchiczny, usiłują połączyć zarówno politeja, jak i przeważna część tak zwanych arystokracji. Czyli można powiedzieć, że choroba takiego ustroju, jakim jest arystokracja czy politeja, polega po prostu na tym, że następuje, tak jak w przypadku organizmu, choroba dla lekarzy tych starożytnych to jest nic innego jak utrata równowagi między płynami w organizmie, tak to lekarze ci starożytni rozumieli, tak tutaj właśnie jest utrata równowagi pomiędzy tymi zasadniczymi czynnikami kształtującymi, od strony jakby materii kształtującymi państwo, czyli właśnie tymi biednymi, bogatymi, zamiast klasy średniej jest właśnie władza się przesuwa w którąś ze strony i w ten sposób następuje choroba tych dobrych ustrojów, tak? I przesuwanie się w stronę czy to demokracji, czy to oligarchii. To już właśnie tak wygląda. Tutaj jeszcze w 7 rozdziale Księgi 5 Arystoteles w ogóle rozważa warunki trwałości ustrojów w ogóle i to jakby podsumowuje to, co do tej pory żeśmy teraz o tym powiedzieli. A więc w dobrze mieszanych ustrojach, jeśli na coś trzeba uważać, to na to, aby się nic przeciw prawom nie działo. Przede wszystkim zaś należy mieć się na baczności przed drobnymi nawet przekroczeniami. Więc jeżeli ustrój jest dobrze zmieszany, to z kolei będzie choroba polegała na tym defekcie przychodzącym jakby od strony prawa, to znaczy niezachowywanie prawa, bo wiemy, że prawo jest właściwie tym najważniejszym od strony jakby formalnej czynnikiem kształtującym. Dlatego jeśli prawo jest naruszane, tutaj w drugim punkcie pisze, naruszanie prawa podkopuje bowiem niepostrzeżenie państwo, podobnie jak niewielkie wydatki, często się jednak powtarzające, rujnują majątki. A więc nawet drobne naruszanie prawa, ale takie systematyczne będzie erodowało system polityczny. Nadto należy dążyć do tego, by zapobiec za pomocą środków prawnych kłótniom i walkom możnych. Czyli znowu prawo, które musi być realizowane, które będzie pilnowało sprawiedliwości, będzie pilnowało równowagi. Tak właśnie się przedstawia tutaj ta sytuacja. Jeszcze teraz o obaleniu monarchii w księdze 5 w rozdziale 8.
pisze tak, Arystoteles: pozostaje jeszcze pomówić o przyczynach upadku monarchii i okolicznościach sprzyjających jej utrzymaniu. Losy monarchii i tyranii są mniej więcej podobne do tego, co powiedzieliśmy o Politejach. Królestwo bowiem odpowiada arystokracji, a tyrania stanowi połączenie najskrajniejszej oligarchii i demokracji. Ponieważ składają się na nią dwa zła, wykazuje zwyrodnienie oraz błędy obu tych ustrojów. Tak? To jest bardzo ciekawe, że tyrania to jakby wykazuje błędy obu ustrojów, to znaczy demokracji skrajnej i skrajnej oligarchii. No i to tak widzimy, że to właśnie to dużo jest wspólnego dzisiaj. Tak? Natomiast królestwo właśnie odpowiada arystokracji. Królestwo jest jakby taką szczególną postacią arystokracji, czyli to też jest władza cnoty, ale jakby skupionej w ręku jednego. Tak to rozumie Arystoteles. Co do królestwa, to odpowiada ono, jak już mówiliśmy, arystokracji. Opiera się mianowicie na zasłudze, czy to będzie cnota osobista, czy świetność rodu, czy wyświadczone dobrodziejstwa, czy też to wszystko i siła poza tym. Wszyscy bowiem, którzy doszli do władzy królewskiej, osiągnęli ją dzięki dobrodziejstwom wyświadczonym swym państwom i ludom, albo też dzięki temu, że mieli możliwości w tym względzie. A więc jedni przez to, że uchronili w wojnie lud swój od niewoli, jak Kodros, inni przez to, że go oswobodzili, jak Cyrus, lub też dzięki temu, że zbudowali państwo, czy też rozszerzyli je przez zdobycze, królowie Lacedemończyków, Macedończyków i Molosów. Król z natury rzeczy ma stać na straży, by właściciele majątków nie cierpieli niesprawiedliwości, a lud w niczym nie doznawał krzywdy. Tak, więc on musi pilnować pewnej sprawiedliwości, pewnej takiej, no właśnie, pewnej równowagi. Musi, sprawiedliwość jest po prostu, jest niczym innym jak właśnie taką równowagą, tak, żeby nikt nie cierpiał. I tu jest jeszcze bardzo ciekawy punkt, punkt siódmy o tyranii. Że tyrania posiada ujemne strony zarówno demokracji, jak i oligarchii, to oczywiste. Z oligarchią łączy ją to, że głównym jej celem jest bogactwo, bo z konieczności jedynie w ten sposób daje się utrzymać i straż przyboczną i wystawny tryb życia. Do ludu odnosi się z bezwzględną nieufnością, dlatego przeprowadza jego rozbrojenie. I to właśnie też można, tutaj się kojarzy od razu ilość broni w Polsce na 1000 mieszkańców. Tu jeszcze w rozdziale 9 środki sprzyjające utrzymaniu się monarchii Arystoteles zauważa, że okolicznością sprzyjającą utrzymaniu jest zmniejszanie zakresu władzy królewskiej. Im mniejszą władzę mają królowie, tym dłużej trwa z konieczności królestwo w ogóle. To jest jakby poniekąd zrozumiałe, oczywiste. Dalej już właściwie nic specjalnie takiego, powiedzmy, dla nas interesującego już nie będzie, bo są tutaj w Księdze V bardzo konkretne i wcześniej jeszcze w Księdze IV bardzo konkretne wskazówki dotyczące również tych ustrojów zepsutych, bo Arystoteles nie tylko zajmuje się dobrymi ustrojami, również zajmuje się ustrojami zepsutymi. Tak po prostu ze względów, powiedzmy, takich czysto poznawczych, bo nawet pisze o tym, co tyran ma zrobić, żeby się utrzymać na tronie jak najdłużej. Tak? Więc to nie ma tylko takiego, to też za to ktoś tam był krytykowany, jak on tutaj, to przecież nie Machiavelli, a tutaj zajmuje się tym, co tyle ma zrobić, ale to tylko i wyłącznie tak jakby przy okazji tych wszystkich rozważań, to ma tylko taki wymiar, powiedzmy, teoretyczny. A więc i te ustroje złe zostały tutaj jakoś zanalizowane i właśnie też pod kątem takim, tak, że może być jeszcze coś gorszego, że może być jeszcze coś gorszego, jakby jeszcze chociaż uratować to, co jest, tak? No bo jednak ta demokracja może się przerodzić jeszcze w skrajną demokrację, potem w tyranię, więc żeby się nie przerodziła, a nawet właśnie ze względu takich jakichś swoistych rozważa Arystoteles losy tyrana, co zrobić, żeby jak najdłużej mógł panować. Także widzimy, że jakby zagadnienia są bardzo głębokie, jednocześnie szerokie i to, co tutaj, na co warto zwrócić uwagę, to, że z jednej strony jest ogromny zasób wiedzy takiej, powiedzmy, właśnie doświadczalnej, taki jakby dla przyrodnika, no, mnóstwo jakichś konkretnych faktów, które są podane w sposób systematyczny, a z drugiej strony jednak jest cały czas tendencja, żeby to opierać na tych pierwszych zasadach, nawet jeżeli to jakby nie wynika z tekstu, to jednak ze struktury tych myśli wynika właśnie to, że wszystko ma charakter taki właśnie czysto filozoficzny, że to jednak bazuje na tych podstawowych filozoficznych zasadach. I to dzisiaj tyle, jeśli chodzi o materiał, może jakieś pytania teraz. Nie do końca zrozumiałem, jak co ma wspólnego demokracja z tyranią, czy jak oligarchię to wytłumaczył, nie bardzo tutaj widzę
poznanie demokracji. A, on tam wyjaśnia w konkretnych takich punktach. To wszystko jest bardzo dokładnie wyjaśnione, to odsyłam do tekstu, ale to mniej więcej idzie w ten sposób, że skrajna demokracja będzie dążyła do tego, by jakby popularnością obdarza się, ten lud obdarza popularnością taki gnębiony lud, tak, ubogi, jakichś demagogów, takich krzykaczy różnych, i oni potem mogą sięgnąć po władzę, oni potem mogą stać się tymi tyranami na przykład, tak? To mniej więcej to w ten sposób właśnie idzie, tak? Tak. Także wszystko jest tutaj jakoś tam racjonalnie, tylko oczywiście ja podaję jako same jakby wyniki tego, a to dokładnie jest tam punkt po punkcie. Tutaj jakby tylko wadą jest to, że sam traktat jest taką trochę gmatwaniną, jakby takim zespoleniem różnych elementów, też z różnych tam czasów pochodzących. Tak jakby sama struktura, kompozycja tego dzieła jest bardzo złożona i dlatego to jest często są jakieś powtórzenia, drugi, trzeci raz piszę właściwie to samo, ale to jakby wynika już z samego tego dzieła. Tego pewne rzeczy niełatwo jest tutaj znaleźć, ale jeżeli się je znajdzie, to zasadniczo są wyjaśnione dość dobrze. Tak? Czy dobrze zauważyłam, że normalnie jest tak, że forma wpływa na materię, a w polityce jest odwrotnie? To znaczy, to jest tak, że forma jakby odbija się w materii, natomiast też zawsze tak jest, że jakby materia może w swojej możności posiada różne formy, może przyjmować różne formy, prawda? No właśnie to jest to, że z plasteliny no nie można ulepić powiedzmy tam jakiegoś samolotu i go tam puścić tam po prostu z okna i patrzeć jak leci, bo skrzydła po prostu się nie utrzymują, tak? Takie zrobione z plasteliny, że nie z każdej materii, nie w każdą materię da się jakąś formę włożyć, bo ona po prostu tam się, ta materia nie jest odpowiednia. I to jest właśnie mniej więcej to, co tutaj mamy, tak? Że jeżeli lud jest jakiś wyjątkowo oporny, nie da się tam pewnych form ustrojowych wprowadzić. Natomiast inne, które normalnie są obiektywnie gorsze, ale w tym przypadku będą właśnie lepsze. Więc jakby widać, że jest lepszość taka bezwzględna ustrojów i lepszość względna, prawda? A dlaczego ksiądz w ogóle o tym mówi w kontekście tematu tych spotkań? O tych politycznych rzeczach, bo one bardzo mocno potem wpływają na poglądy znaczy Tomasza z Akwinu, czy są obecne, może tak, są obecne. Nie rozumiem, ale w jakim zakresie, czy co takiego tutaj u Tomasza jest i co jest ważne, powiedzmy, dla jego filozofii, teologii też i dla nas? No też jest ważne, bo jakby zagadnienia związane z polityką, z tym, czym jest polityka, jak rozumie politykę święty Tomasz, jakby można powiedzieć tak, że to jeszcze nie ma tego w internecie, tego materiału, ale materiał ten poprzedni, który mówi o polityce jakby w kontekście etyki, to jakby tamto pańskie pytanie jakby jest tam jakby, został, jakby jest odpowiedź zawarta w tym, że ostatecznie tak jest u Arystotelesa, że rozważania polityczne są jakby taką klamrą zamknięte czysto etyczną. Jakby Arystoteles zastanawia się nad dobrem i to dobro realizuje się zarówno w duszy konkretnego człowieka, w człowieku konkretnym, jak też właśnie w tym wymiarze jeszcze pełniejszym, bardziej takim boskim, jak to on nazywa, właśnie w wymiarze politycznym. I kończy się, polityka kończy się znowu tym odniesieniem właśnie do etyki, czyli do wychowania i tak dalej, tych jakby takiej cnoty tej osobistej, tak powiedzmy, takiej konkretnie posiadanej przez człowieka. I jakby to pokazuje, że i tak to jest, zresztą tak to jest w ogólnym jakby takim, ogólnie jest tak, że polityka jako nauka ma charakter nauki architektonicznej, czyli takiej głównej, takiej jakby łączącej w sobie wiele innych, tak? I jakby spośród tych nauk praktycznych, bo u Arystotelesa jakby to, co jest najważniejsze, jest jakby, da się po prostu wyprowadzić z samej klasyfikacji nauk. I pośród nauk teoretycznych, w ogóle tych najważniejszych, to jest najważniejszą jest metafizyka, tak? Filozofia pierwsza, a pośród nauk praktycznych to jest właśnie polityka, czyli jakby zajmujemy się najpierw metafizyką, potem tym wymiarze praktycznym polityką, czyli tym, co jest najważniejsze. I u Tomasza będzie zasadniczo bardzo podobnie, bo u niego też ten wymiar polityczny będzie, no, na tyle, na ile oczywiście jakby mówimy o Tomaszu jako o filozofii, a nie o teologu, tak? Ale z drugiej strony właśnie okaże się, że u Tomasza, to bardzo dobrze widać w dziele o władzę świętego Tomasza. Takie króciutkie dziełko, to jest list świętego Tomasza do króla Cypru, gdzie Tomasz pisze o cnocie władcy, o tym, kim jest król, o systemach politycznych i tak dalej. Właśnie powtarza
zawieszając to niejako w pewnej takiej soczewce, to skupiając te najważniejsze myśli, ale tam też pojawia się właśnie, tego teraz nie będę dokładnie opisywał, ale pojawia się jakby nowy poziom, jest coś nowego, dlatego że święty Tomasz patrzy na te zagadnienia jakby z perspektywy już wyższej, tak, chrześcijańskiej, czyli jakby wszystko istnieje ostatecznie dla wieczności, tak, i jakby również i państwo ma w jakiejś mierze takie właśnie jakby zadanie, ma jakoś ludzi do nieba doprowadzać, prawda? No nie tak jak Kościół, nie, jakby nie wchodzi bezpośrednio do nieba, ale jednak wprowadza ludzi, pomaga ludziom się zbawić. I tam jakby poza tymi dwoma poziomami dóbr, dla których państwo istnieje, czyli po pierwsze, żeby zapewnić w ogóle życie, po drugie, żeby właśnie żyli pięknie, czyli żeby żyli cnotliwie, to tam jeszcze się pojawi ten trzeci poziom związany z tymi rozważaniami teologicznymi. Więc żeby świętego Tomasza w tym wymiarze zrozumieć, a to jest też jednak bardzo ważny dla Tomasza wymiar, no to trzeba odnieść się do Arystotelesa. I dlatego to jest jakoś, jest to jakoś tam uzasadnione. Nie są to rzeczy takie, można powiedzieć, że tak, że ten traktat Polityka zresztą został odkryty właśnie w czasach świętego Tomasza. On jakby zaczął być czytany, tak, i komentowany przez Tomasza. Sam Tomasz zresztą, jak tam pokazywałem ostatnio tym razem, napisał komentarz, ale tylko do tych trzech pierwszych ksiąg, czyli nawet do tych ksiąg, które żeśmy dzisiaj omawiali, to właściwie już w dużej mierze nie. Tam część było jeszcze trzeciej księgi, trochę było cytatów, ale potem z czwartej już nie. Dlatego no nie skończył i na rzecz, że akurat komentarze Tomasza do Arystotelesa są takie, powiedzmy, w jakiejś mierze, powiedzmy, mało twórcze, ale one są jednak pewną faktycznie takim tłumaczeniem tego, co Arystoteles chciał powiedzieć, prawda? Jakimś przeniesieniem myśli Arystotelesa w kontekst XIII-wiecznej Europy, więc pewne rzeczy no, są jednak bardzo ciekawe, ale nie ma tam jakoś bardzo dużo może takiej myśli, powiedzmy jakoś, ale na przykład właśnie to dziełko o władzy świętego Tomasza jest no, wyśmienite. I jakby wtedy i zarówno właśnie mistrz świętego Tomasza, święty Albert Wielki, jak i sam doktor Anielski żyli właśnie tym traktatem Polityka. On wtedy został odkryty i jakby na nowo te zagadnienia. Bo wcześniej było do polityki, powiedzmy, podejście takie mocno naznaczone augustynizmem. Można powiedzieć, że w dużej mierze odmienne. I to będziemy zresztą niedługo jakoś do tych zagadnień podchodzić, ale jakby od strony takiej chronologicznej, więc zanim dojdziemy do Augustyna, to trochę minie, tak? Także to mniej więcej tak wygląda. Da się to uzasadnić, dlaczego tak dużo uwagi właśnie tym zagadnieniom poświęciłem, bo one są jednak ważne właśnie. Czy demokracja jako oligarchia też dąży do bogactwa, jakby celem demokracji? Tam jest powiedziane tutaj, że wolność, przede wszystkim wolność, tak? Ci ludzie ubodzy też w pewnym sensie na pewno, skoro jest to władza mas raczej ubogich, ale przede wszystkim wolność, umiłowanie wolności. Tam chodziło bogactwo w oligarchii, a wolność właśnie w systemie demokratycznym. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszne.